Moje kochane panie, o mężusia trzeba dbać. Myć mu rąski, nuski, kosuleckie łotać. Słać mu łóżecko cieplutką pierzynką, a czasem pozwolić niech pobroi z panienką. Albo mu kupić carte blanche do przybytku tego, kany się nocką robi fitmik tego śmego. Mężuś jest jedyn, cy mały, cy duży, cy wortki, cy leniwy, dobrej sprawie służy. Kormić go trzeba dobrze, obficie i masno, nie wystarczy do gorka bułę mięsa prasnąć. Albo kurę z pierzami, cydy z łeb barani, trza przyrządzić sztufadę, ubrać jarzynkami, zupkę ratatouille, schab a la sobieski, poularde z truchlą w sosiku niebieskim. A kanapusie takie na ząbecek, mus orzechowy, świezy ogórecek, i jajecznickie na świezy i styrusi. Po takich pochnościach to już chłopce musisz. I jeszcze winecka takiego jak trzeba, co by mężuś poczuł przedsmak nieba. Mężuś kochany papusio, łocka mu się śmieją, żonesce z radości bioderka już mgleją. A mężuś kochany pojot, pierdnył, mlasnył, gruchnył na pościeli po pańsku zasnył. I co wtedy robić, gosposiu kochano? No mieć w drugiej izbie młodego ułana. Hej, ułani, malowane dzieci, nie na mężatka za wami poleci. Hej, dziękuję bardzo. O, panie, tak, o, paniom, panom się też podobało, ale jednak paniom bardziej dziękuję. Panie tak pociągnął. Moi kani, w naszym repertuarze mamy takie dwa cykle. Regularne cykle mamy, nie? My akurat tak, dość to regularnie wychodzi. Ale to są chyba te bezpieczne cykle, nie? Podobno badania jeszcze trwają. Mamy cykl gadany, cykl śpiewany. Z tego cyklu śpiewanego kolega Grzesiu wymyślił jakąś piosenkę. Podobno ma być to jego szwagier. Chyba szlagier bardziej. A może i szlagier, bo te zagraniczne słowa się mi troszkę mylą. W każdym razie do nas Bęcwał jeden o 4 rano dzwoni, żeby mu pomóc, bo to pierwszy raz będzie piosenkę śpiewał, zrobić jakiś chórek, murmurątko, a on nam za to po występie, po piwku, ja ze sokiem, ze słomką se zamówiłem. No ciekawe, co wymyślą. A co ja tam na kombinie? Ciekawe jest. Grześka nie zna. Jest. Stanek. Jest gwiazda. Patrz jaki murzyn. Nie mówi się murzyn, tylko czarnoskóry biała się jeden albinosie. Grzesiu, słuchaj, nie denerwuj się, teraz tobie powiem, o co biega. Ty w tym utworze jesteś liter. Lider chyba. A może lider, bo liter był przed występem? Pół litra był. Tobie się zawsze rozlapuje, ty nigdy pełnej dawki nie wypijesz. Jedziesz swój tekstik, my ci robimy chórek, murmurantko po występie, pamiętaj, po piwku dla kolegów, mnie ze słonką i ze sokiem. Dobra. A ludzie też mogą z nami śpiewać? Ludzie mogą, jak znam, tylko gratis, żebym się ktoś ze swoją słonką nie dopał do mojego piwa potem. Dobra, ale wie. Wytłumaczyły sobie wszystko? Ze szczegółami chyba. Ja daję swój tekst, bo żabrzem se napisał, a wy mi lekki chóreczek dajecie wtedy, kiedy przyjdzie czas, nie? Aha. Nie dryć mi kufy bez sensu. No ja. Dobra, dla pewności, to jestem dziwnym sprzętem. Znajdę punkt G. Sam se posłuchaj punktu G, ty. Nigdy ze sam nie szukaj zawsze komuś. Telo wiem. No. Dobra, dla pewności ty kuwa ten zdaj, bo ostatnio złodzieja ten znalazł. No. Nie teraz. Ale wy skakujecie niepotrzebnie przez ja tu jestem liter. Ja wiem kiedy jest rok, ale mogę napisać. No dobra, no jak będzie. Ale co, nie ma refrenu? Przyjdzie czas, przyjdzie i twój refren. Będziesz mógł dreć kufę w niebo głosy. Dobra, uwaga, ja dalej. Pod górkami tymi, miasteczko co tymi, są kopane w ziemi, dziewice grają w karty.
ty. Teraz! No bo drasz się teraz, jak widzisz, że nie teraz. Panowie, wyskakujecie z tymi ajajaj jajami swoimi niepotrzebnie, no. Jednak jeszcze nie, no to dobra. No, ale jak niepotrzebnie, to musisz od razu napisać 67 zwrotek, jak na dożynki? Ty się naprawdę nie przejmuj. Naprawdę myśl o tym, co robisz, a nie idą na agresję we świat, no. Dobra, dobra, kogo nie, jadę dalej, a wy trzymajcie na swoją okazję. Popatrz, kiedyś ty był power, nie grób. Dałabym ci po wsi, kupiła kapelusz. Co jest? No to kiedy w końcu? Po co się teraz za wszyscy? Jak sami niepotrzebni jedziecie. Ja poszedłem za ludziami. Naprawdę, ty są swoimi ścieżkami. Panowie, ja znam se zwrotki są i wy naprawdę przyjdziecie na swoją okazję, a ja wam chciałem powiedzieć, że nie po to i o calutką noc na kiblu siedzę, co by napisać jedną, dwie albo trzy zwrotki, nie? No niby tak. Chyba cię czyścił. Ja się mam gastę, to się nie przejmuj. Ja nie mam nadziei, że już nie zapisał całej rolki. No. Nie, w listkach było. Dobra, panowie, jadę dalej, a wy trzymajcie, tak jak mówię, na swoją okazję. Czekaj, bo ja, dobra. No, jadę. Kiedyś ty był sobie, nie gruby Mateusz. Jesteś po drugiej. Dałabym ci pówci. Co teraz miało być na problem? Teraz? Ty widać o mnie? Nie wiem, widać. Chyba widać. No, no, to teraz. No to za mną. Kochani, i mój kolega przedmówca Mateusz miał taką odezwę do pani, że o mężusia trzeba dbać. No czasami mężuś nie jest swój, ale pasuje, żeby był zadbany. I z tymi prelekcjami to nie jeździ na te kursy przedmałżeńskie. Czasami nie zdąży przy takiej okazji nadgania. Podobno za niezłą kasiorę, ale ja się mu tam do biznesu nie mieszam. Teraz mi chodzi o panów, żeby nie byli pokrzywdzeni. Bo z chłopami u nas to jest tak, że jak się chłopu nogle w życiu poprawi, to od razu widać. Albo chałupa większo. Albo auto bardziej szklące. Albo niestety w okolicach pasa Kasi chłopa na boki rozbiją. Do tego trzeciego przypadku będzie takie lekkie ostrzeżenie. Jak człowiek młodym jest harnasiem, lekko dość ogibkość w pasie. Ale kiedy zroki nie te, jak siwizna prusy głowę, uwazowacza na dietę bardziej nieznacielną krowę. Bo jak spuścisz niej uwagę, to jak wieprzem idzie z wogę, ja ze skrony swojej tusy przed rzeźnikiem kryć się musisz. Jakoś ludzka małe piwo i od razu cię przybywo. Formę śliczną ciało traci, dupa rośnie jak organy, ze nie mieści się do gaci już 3 razy popustany. I mos kłopot z tej przyczyny, no wesić, ci wstawiać kliny. Ale co tam sprawa gaci? Jak się mały w sadle traci. On cudownie cię poganiał za pięknymi dziewczynami, dzisiaj nawet dosikaniu suzy zdrajca z oporami. I by znaleźć go niestety trzeba lupy i pensety. Zrobisz co, a już mos poty, dychawice, herc, klekoty. Ej baba, ty się fucy, jak ropucha się łozdymo, że on w nocy strasznie pucis, że już z tobą nie wytrzymo. Bez to uwazować musisz, cymo orgazm ci się dusi. No i tu klaszczą nawet
bez, jakby tu powiedzieć, mojego... Klaszczam, no bo widzisz, no Staszek końcówkę miał mocną. No. Przynajmniej w tym numerze. Co znaczy miał? Miał. Śmiało. Ponownie wracamy do tego działu, czyli cyklu śpiewanego. Z tego cyklu mamy piosenkę. I no od razu muszę zaznaczyć, nie jest to piosenka o Miss Polonia. Nie. Nie jest to piosenka o Miss Podhala. Absolutnie. A nawet o Miss Jesieni. Jest to po prostu piosenka o koleżance naszego kolegi Krzyśka. Stasek, dobrze wiesz, że to była przyjaciółka, a nie koleżanka. No kolego, wybacz, naprawdę nie wiedziałem, że tak głęboko poszliście w ten temat. No poszli tam. Poszli, 5 centymetrów. Dodaj o sobie. Na cieplo. Dobra, nieważne, sam tego chciałeś, będzie to piosenka o przyjaciółce naszego kolegi Krzyśka, tytuł roboczy Belladonna. Bardzo dziękujemy.